The Champions! Witajcie moi drodzy, po raz ostatni, ale w tej edycji intonuję te słynne strofy, ale zanim przejdziecie dalej, posłuchajcie The Champions dla triumfatorów Ligi Mistrzów Liverpoolu, tam na murawie Wanda Metropolitano. The Champions przechodzące w najsłynniejszą piłkarską piosenkę świata, czyli You'll Never Walk Alone, śpiewaną przez tych, którzy umieją to robić najlepiej, najbardziej chwytająco za serce, kibiców, The Reds. Przenieśmy się na chwilkę na Wanda Metropolitano. Zapraszam Was na vlog o kulisach tego wielkiego wieczoru Ligi Mistrzów, o spotkaniach z wielkimi gwiazdami futbolu jak Ronaldo, czy Pepe Reina, czy Rafa Benitez. Wy będziecie oglądać, a ja będę zajadał przysmak hiszpański, churros. To są takie nasze ponczusie, też smażone w głębokim oleju. Z jakichś powodów Hiszpanie wolą pręciki, a nie nasze obłe ponczusie. Lukru nie ma, to się macza w gorącej czekoladzie, ale i tak jest pyszniutkie. Pepe Reina, proszę Państwa. Pepe, it looks like this edition Champions League could have motto from the shirt of Mo Salah: never give up. So many incredible comebacks. How can you explain, and which was the most impressive?
probably Liverpool versus Barcelona, but... Well, also Tottenham against Ajax, it wasn't bad. That's the philosophy, that's the mentality you should have, never give up. And we will hopefully watch a really good game tonight, and as a spectator, as a supporter of Liverpool, I hope they win. Do you expect that now it will be dominance of English team in European Cups, the end of the dominance of Barcelona and Cristiano Ronaldo? Well, I don't know. It looks like, because the competition, the England, the Premier League in the last few years has been always growing and growing. You had the Spanish teams in the last decade of European football, and now, who knows? I think the Spanish teams will go back once again next year or in the next few years. But obviously, Man City, Liverpool, Chelsea next year in Champions League is going to be good fun, and we will see always. Doesn't matter which country, always good teams. AC Milan won't be in Champions League next season. It was so close. I'm from Poland. I would like to ask you about Krzysztof Piątek, because he surprised us all. We never believed he could play for such a team like this. What do you think? Can he be any better? What do you think about that? Well, he must be better. He needs to grow. He's only 23, 24 years old. And this is still his beginning. He has helped us in the second part of the season to become a better team, but everybody expects more next year, and he has to be our main man, our main striker, and we hope for another season like this one. Po raz pierwszy nie mam akredytacji na mecz, po raz pierwszy idę z zaproszeniem i to. Nie tylko na mecz, ale zobaczcie, Hospitality Champions League, Champions Village. No, zobaczymy, cóż tam się za tym kryje. Proszę, słowo wstępu od prezydenta UEFA Aleksandra Czeferina. A sam bilecik da się stąd wyjąć. O, tutaj w ogóle plan. 245 Imagine Dragons. I tak dalej, no a ja tutaj sam bilet. Są tak straszne korki na autostradzie, że jak widzicie, kibice porzucili swoje samochody, kto mógł. Oczywiście taksówki, my wyszliśmy z autokaru i idziemy na piechotkę. Nie mówiąc o tym, że autobus przed nami, który jechał, stoczył się na nasz autobus, stracił szybę, no i... Idziemy na piechotkę. A jest 19. No to jeszcze dwie godzinki. Dojdziemy. Jest już pani Wanda się pokazała. I Madryt tam w tle. Jest niedźwiadek Atletico Madryt. Teraz wygląda, jakby na drzewie siedział ptak. Kogut Tottenhamu. O, tak to wygląda. Jeszcze nie wchodzę na stadion. Zobaczymy, jak jest w Champions Village. I tutaj wszyscy sponsorzy mają swoje hospitality. O, a ja tam, bo jestem tu na zaproszenie Santander, naszego banku. Hola. O, proszę, tu Tottenham. Czy to będzie ten skład z Harry Kane'em? I jest też Liverpool. Welcome, bienvenidos.
No właśnie. Hola. Muchas gracias. Są kucharze. To już jest dobry znak. Co my tu mamy? Hummus. Nie ukrywam, że jestem głodny. Pączusiów nie widzę, ale gdzieś na słodko na pewno też coś jest. O, i to jest hasło.